Już niebawem, jak co roku, spotkasz się przy jednym stole z rodziną czy też znajomymi. Będziecie życzyć sobie wszystkiego, co najlepsze, no nie? Niestety, te sytuacje często wywołują w nas zdenerwowanie, skrępowanie, przez co nastrój może się pogorszyć, zarówno nasz, jak i domowników. Przygotowałem dla Ciebie kilka ciekawych rozwiązań z tej okazji, abyś mógł ustrzec się przed natarczywymi i wścibskimi ciotkami. Zacznijmy od początku. Słyszysz dzwonek do drzwi i wiesz już, że przyjeżdża Twoja serdeczna ciocia, która nie omieszka Cię, wiesz, wyściskać, wycałować i pociągnąć za policzek. To jest bardziej niż pewne. Często takim przywitaniem są teksty typu: ale Ty wyrosłeś, no spójrz na siebie, przystojniak. Nie daj Boże, jesteś w koszuli, mama założyła Ci krawat, więc słyszysz: no, 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 no. Mamy teraz o jednego mężczyznę więcej w tym domu. Przynieście alkohol. Proszę, i nawet wąs Ci rośnie. I z każdym słowem czujesz zażenowanie, które rozpływa się po Twoim ciele i zastanawiasz się, czy na wigilijnym stole powinny być noże. Niestety na takie ciotki często rady nie ma, bo tak się po prostu zachowują. To jest taki ich styl komunikacji. Nie potrafią inaczej, są już trochę starsze, może ktoś im tak kiedyś robił, więc one też tak robią Tobie. To w każdym razie nie jest Twoja wina. Jeśli wiesz, że taka sytuacja będzie miała miejsce, możesz przygotować tekst, który wycelujesz do ciotki w odpowiednim momencie, niczym z shotguna. Na przykład: myślałem, że ciocia już z tego wyrosła. Albo: mogłabyś się, ciociu, skupić na moim młodszym bracie, on bardziej woli takie zabawy. To są jedynie przykłady, ale pokazują one, że taki sposób przywitania nie jest dla Ciebie odpowiedni i wolałbyś nie być traktowany jak mała pyza. Koniec końców, jak będziesz miał 50 lat, to i tak dobrze będziesz wspominać swoją ciotkę za te głupawe zachowania. Czasami zapada niekomfortowa cisza. Przy wigilijnym stole zdarzy się, że siada nowa dziewczyna Twojego brata lub też potencjalny szwagier. Niestety nie wiesz o nim zbyt wiele, ale myślę, że to jest w sumie taka dobra wiadomość. Nawet bardzo dobra. Dlaczego? Dzięki temu masz nieograniczoną ilość ścieżek prowadzenia rozmowy, a każda prowadzi Cię do innej historii. Wyobraź sobie, że nowo poznana osoba jest dość pewna siebie, utrzymuje kontakt wzrokowy, łatwo się z nią rozmawia. Widzisz to? Więc rozmowa o pracy, czyli czym się zajmuje, będzie całkowicie na miejscu. Warto kilka dni przed czasem świątecznym dowiedzieć się, kto będzie gościł i zastanowić się nad możliwymi tematami. Dzięki temu na spokojnie możesz pomyśleć, jakie tematy poruszać. Wiem, że to może brzmieć dla Ciebie absurdalnie, bo kto by się nad tym zastanawiał, ale jednak to bardzo dobra technika. Przygotuj się wcześniej, a unikniesz nieprzygotowania w czasie trwania spotkania, no i zresztą też tej niezręcznej sytuacji. Dajmy na to, że mam siostrę. I dajmy na to, że ma partnera, który, dajmy na to, zagości na najbliższej wigilii. Mogę od rodziny lub też od niej samej dowiedzieć się, kim jest i co robi. Podstawowe tematy, które poruszyłbym od zera, jeszcze wiesz, przed wiosłowaniem łyżką przy stole wigilijnym, byłyby następujące. Czy byłeś już kiedyś u nas w mieście? Jakie potrawy jada się u Ciebie na wigilii? Czym zwykle się interesujesz? O, albo gdzie poznałeś moją siostrę? Wiem, że to może być dość ryzykowne ostatnie pytanie, bo ludzie poznają się czasami w naprawdę głupich sytuacjach, ale dla rozluźnienia atmosfery i lekkiego ryzyka takie pytanie w sumie bym zadał. Wypytywanie. Wszystko fajnie, bo prześwietliliśmy wcześniej przeszłość naszego szwagra, ale teraz on nie pozostaje nam dłużny i atakuje nas swoimi tematami. Lub też któraś ciotka. Leci pierwszy pocisk. Kiedy dziewczyna? A problem jest w tym, że nie jesteś zbyt śmiałą osobą i nie masz dużego kontaktu z płcią przeciwną. Pytanie, co bym odpowiedział w tej sytuacji? Sam do końca nie wiem, ale fajnie, że pytasz. Na pewno jak coś będzie, to się o tym dowiesz. Zagrałbym jeszcze żartem nawet do ciotki. A masz jakiś pomysł na poznanie dziewczyny? Bo mam z tym problem. I otwarcie, śmiało możesz o tym powiedzieć. Życzenia i łamanie się opłatkiem. Bardzo lubię atmosferę świąteczną, jednak łamanie się opłatkiem i mówienie życzeń przez długi czas wywoływało takie we mnie zakłopotanie. No bo co życzyć? Spełnienia marzeń, sukcesów, zdrowia, pieniędzy. Każdemu w sumie to samo, co nie? To jest tak jak z pozdrowieniami. Z kim rozmawiasz przez telefon? Z Wojtkiem. O, pozdrów go. Okej, on też Cię pozdrawia. O, dzięki. No i
po co to jest w sumie? Można by powiedzieć, że po nic. Jednak dzięki temu pokazujemy, że o kimś myślimy. Ponadto też są to pozytywne słowa z naszej strony, kierowane w stronę osób, z którymi mieliśmy konflikt, nie? Czasami tak jest. A cała ta otoczka i przełamanie się opłatkiem jest pewnego rodzaju pretekstem do przebaczenia i zapomnienia tego, co złe. Podsumowując, pytanie, co życzyć? Kilka propozycji, których w sumie sam używam. Na przykład zdrowia, sukcesów i tego, żebyś się nigdy nie zmieniał. Marek, satysfakcji z pracy, udanych relacji z dziewczyną, widać, że do siebie pasujecie. Możesz to powiedzieć mniej lub bardziej szczerze. O, albo mamo, żebyś była zawsze najlepszą mamą na świecie i żeby twoje dzieci osiągnęły duży sukces. To na pewno rozładuje atmosferę, a twojej mamy na pewno na tym zależy. Moja zresztą chyba słyszy to co rok. Nie wiem, czy u was też to występuje, ale w swoich stronach spotykam się ze sporadycznym odrywaniem 2 mm opłatka. Albo ktoś tak odrywa z mojego, żeby mu się po prostu tylko maksymalnie zmieścił pod paznokciem, potem go zjada, albo gdy chcesz, żebym zerwał jego, to trzyma jak 10-latek kurczowo Marsa ze sklepiku szkolnego, żebym tylko nie wziął za dużo i koniec końców też zrywam kilka milimetrów opłatka. Potem tak to wygląda. Skoro już się dzielimy, to chyba powinniśmy okazać sobie trochę szczodrości, co nie? Podzielę się jeszcze z Tobą smutnym doświadczeniem na jednej z wigilii pracowniczych, jakiś czas temu. Sympatyczna atmosfera, wszystko było pięknie, jednak podczas życzeń opłatek, który odłamałem od w sumie nieznanej mi osoby, był po prostu słony. Nie wiem skąd, ale tylko ta jedna osoba taki miała. Inne były w porządku. Prezenty to dla wielu najciekawsza część świąt. Element zaskoczenia, obdarowania. Wiadomo, że nie po to się spotykamy w rodzinnym gronie, ale zawsze miło jest zobaczyć, co się dostało, co nie? Pamiętaj o tym, że atakowanie choinki i chaotyczne sprawdzanie, gdzie jest twój prezent, nie jest ładnym widokiem. Dlatego polecam albo robić to delikatnie i w czasie, kiedy przyszła na ciebie kolej, albo zaczekać, aż ktoś, kto będzie podawać prezenty spod choinki, wypowie twoje imię. Wiem, że to może być dla ciebie ciężkie i że nie będziesz mógł wytrzymać, wyczekać tego, ale naprawdę, to się opłaca i dużo lepiej wygląda. A, no i przejdźmy teraz jeszcze do nietrafionych prezentów, ponieważ nie zawsze dostaniesz to, co chcesz. Na przykład może skończyć się na skarpetach i 3 mandarynkach. Wiem, okropne, ale tak też może być. A poważnie mówiąc, nie czytasz książek, a dostałeś książkę. Nie malujesz się, a dostałeś zestaw do makijażu. Trudna sprawa, ale rozpakuj prezent na spokojnie, pooglądaj go i podziękuj. Zwykle wtedy mówię, może się kiedyś przyda, dzięki. Wiadomo, nie chodzi mi o zestaw do makijażu. Daję wtedy znać, że prezent jest lekko nietrafiony, ale zostawiam opcję, że faktycznie być może kiedyś z niego skorzystam. Jeśli osoby zauważą, że prezent kompletnie Ci nie przypadł, może zaproponują, że jeszcze można go wymienić albo coś z nim zrobić. Wielkim nietaktem jest, a w sumie są, teksty typu już takiego coś mam, nie chcę tego, po co mi to, a w sumie to się przyda, będę miał czym rozpalić kominek. Asertywność w piciu. Ostatni temat, który warto przedyskutować, choć tyczy się on osób pełnoletnich. Czasami na stole wigilijnym pojawia się alkohol, też tak dla rozluźnienia atmosfery, lub też z przyzwyczajenia. A Ty nie chcesz pić. Jednak wujek bądź szwagier mocno Cię do tego zachęca. W tej sytuacji warto podać jakikolwiek powód. Ludzie często odpuszczają po usłyszeniu powodu. No bo zobacz, ktoś mówi, stary, dawaj na jednego, napij się, są święta, no chodź. A Ty powiesz, nie, nie piję. To za chwilę spotkasz się z dalszym namawianiem. Nie gadaj, że ze mną się nie napijesz, chodź. Jednak z badań wynika, że podawanie nawet irracjonalnego powodu sprawia, że ludzie są przychylni naszej decyzji. Dlatego jeśli masz problem z asertywnością i zwykle nie dziękuję, nie wystarczy, posłuchaj się tą metodą. Był dość popularny eksperyment w latach 70. Ludzie stojąc w kolejce do skserowania dokumentów zwracali uwagę na nową osobę, która chciała wejść w kolejkę. I mówi, przepraszam, mogę stanąć przed panem? Mało kto się na to zgodził. Jednak gdy zdanie brzmiało, przepraszam, mogę stanąć przed panem, ponieważ muszę coś skserować, lub też przepraszam, mogę stanąć przed panem, ponieważ się bardzo spieszę, na ostatnią prośbę ponad 90% ludzi zareagowało przychylnie. Wymyśl sobie powód typu nie dzięki, nie piję, mam swoją dietę, albo dzięki, to miłe, jednak te święta chcę zachować w trzeźwości, czy też wymyśl sobie na spokojnie inny powód.
one zwykle odpychają natrętnych i w końcu dadzą Ci spokój. To wszystko. Mam nadzieję, że część z tych rozwiązań przyda Ci się już niebawem, ponieważ okres świąteczny się zbliża. A jeśli masz poczucie, że potrzebujesz dodatkowego wsparcia, zapraszam Cię do kontaktu mailowego. Postaram się pomóc. Zapraszam Cię również do odwiedzenia mojej strony. Mam tam dla Ciebie prezent, który może Ci się spodobać. Widzimy się w następnym wideo, a Tobie życzę wesołych świąt. Cześć!